Ciekawe są pytania dotyczące nie tyle słów zupełnie nowych, ale takich, które kiedyś były używane, może nawet częściej niż dzisiaj, a mają pewne odniesienia kulturowe wyraźne. Otóż dociekliwy koleżka, ciekawnik, zresztą pisze, jak powinno się pisać słowo kredo. Jeżeli chodzi o zbiór zasad opracowanych przez Polaków, dla Polaków i w języku polskim. Strasznie ta polskość tutaj jest podkreślona. Prawdopodobnie dlatego, żebym powiedział, że można i przez Kato zapisać. Owszem, można i tak się czasem mówi. Słowo credo, oczywiście pochodzenia łacińskiego, credere. Credo, czyli wierzę, pisze się przez literę C. I to kredo, które jest kredo in unum dei, początkiem wyznania wiary, jest często nazwaniem takiego właśnie wyznania. To jest moje kredo, moje, moje wyzwanie, moje, no, wy, moje wyznanie, moja, czy moje jaka, elementarny sposób postępowania, pokazanie tego, w co wierzę. Wierzę, jako początek modlitwy, która była powtarzana po łacinie najpierw, dało też w polszczyźnie pewne związki frazeologiczne. Mówiło się, że wszedł jak piłat w kredo. Oto właśnie w składzie apostolskim mamy wspomnianego piłata, umęczon pod pąckim piłatem. I ten piłat tam stanowi trochę ciało obce. Wszedł jak piłat w kredo się. Mówiło. Ale credo jako zbiór zasad no, także bywa czasem stosowane. Zapis jest dzisiaj i przez C, i przez K dopuszczalny. Słowniki to dopuszczają. Ale kiedy mówimy moje credo, to raczej nie mamy na myśli jakiejś długiej litanii, czy też długiego spisu, właśnie kodeksu postępowania, ile jako główną zasadę. Główno, no może może kilka zasad, ale raczej w sformułowaną w sposób bardziej, może, lakoniczny. Obie formy są tutaj dopuszczalne. Inna sprawa, też związana z obcymi słowami. O, to już się chyba pojawiało czasem. Ketchup czy ketchup, czy piszemy przez TCH czy przez CZ? Proszę Państwa, no to jest. To jest pytanie dość częste. Użyję go w tej chwili jako pretekstu do pewnego mojego, można być credo, czyli do mojego wyznania pewnych zasad językowych. Otóż wolę, jeżeli słowa zapożyczone, przyswaja Polszczyzna, przyswaja je tak, że są one pisane zgodnie z regułami polskiej ortografii, wymawiane zgodnie także z polskimi zwyczajami, wolę Keczup. I zapis przez CZ wydaje mi się tutaj najwłaściwszy. Cieszę się, że słowniki to akceptują także, choć w innych. W przypadkach już są pewne wątpliwości. Wiem, że słowa weekend nie zapiszemy nigdy pewnie po polsku i będzie tam to 2 E i to, i to W. No ale cóż, są takie przypadki, w których naprawdę trudno polskie litery zastosować. Co do ketchupu, skorzystajmy z tej możliwości. Koktajl wolę zawsze napisać przez 2 K i A i J. Zdarza mi się nawet czasami, choć to już nie jest, zbyt zgodne, jest z regułami, ortograficznymi, pisać na przykład nie wiem, copywriter przez K na początku i AJ, pisać mail przez "e" a nie przez AI. Zdarza mi się to i próbuję to upowszechnić, dlatego że te słowa przyswojono już w polszczyźnie nie ma od nich odwrotu, na pewno będziemy ich używali. Zresztą sos pomidorowy to nie byłoby chyba wygodne, stąd też keczup na pewno będzie. Im bardziej ten, to słowo się polszczyźnie przyswoi, tym lepiej. Na koniec słowo już nie obce, ale pytanie dosyć ciekawe: Jaki? czy w słowie trzcina trzeba wyraźnie wymawiać trzy, czy można powiedzieć. Trzcina. Czy mówić, i od razu też można to rozszerzyć, czy mówić 500, czy 500? Czy mówić jabłko, czy jabłko? No właśnie. Jak wymawiać? Z jaką starannością? Wymawianie bardzo staranne nosi znamiona pretensjonalności. Gdyby ktoś mówił jabłko, to pewnie byłoby to dziwne, ale jabłko też jest zbyt pośpieszne. Trzcina może jest zbyt wyraźne. Trzcina Cina, może czcić by się nam zbyt kojarzyła. Trcina, czyli trcina, coś takiego, gdzieby najpierw było słychać trzy, a potem szy, wydaje się tą, tą drogą pośrednią i najłatwiejszą do zaakceptowania. Wszystkiego najlepszego.